kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Husiboxa. Słuchajcie, na początku oczywiście wielkie dzięki dla wszystkich nowych wspierających oraz dla wszystkich wspierających, którzy są na kanale, tutaj wielkie dzięki, że jesteście. Przypominam też oczywiście, że wszyscy wspierający mają aktualizację paczki możliwą do pobrania już. I prawdopodobnie dzisiaj, jak to oglądacie, też wszedł jeszcze jedna aktualizacja, taka mała poprawkowa. Tam parę rzeczy się zmieniło, więc też ją wam wrzucam, więc już jest dostępna, jak to oglądacie, do pobrania. Słuchajcie, potrzebuję doprowadzić wodę, bo ostatnio tutaj zacząłem sobie ogarniać ten swój cały kosmos, przygotowywać. Nie wiem, czy sobie tutaj nie zrobić, słuchajcie, wziąć te światła z jednej strony i tutaj sobie nie zrobić przypadkiem torów kolejowych, żeby szybciej się tu przemieszczać. A, i wypuściłem ostatnio na streamie rakietę testowo, także będę musiał sobie ją po prostu przywrócić. Więc będzie to ubezpieczenie IKEA z ubezpieczalni, bo była testowo, tak mówię, była testowo wysłana, poleciała, nic nie spadło, wszystko jest w porządku. I tutaj musimy do tego, bo oxygen loader, zobaczcie, jedno wiaderko to tak 50 jednostek tego tlenu produkuje, więc postanowiłem, że tutaj komponuję sobie rurę i podłączę ją do tamtej pompy, co mam. Tylko żeby to zrobić, musimy tutaj się przebić, tak. Momenta, bo tutaj mamy, okej. Okay. Tutaj mamy prąd. Pójdzie sobie prąd. Więc my będziemy musieli się przebić tak, żeby puścić to może w tym. Okej. Okay. Tu musimy na chwilę bardzo wejść. O, tu kurczę, woda jeszcze jest. Ty, albo może pompę bym tu zamontował jeszcze jedną. Nie, dobra. Może tu pompę nie będę jednak montować. Kurczę, kobla by się tu przydał. Aj. To trzeba tak czasami ponaprawiać, poprzewidywać czasami niektóre rzeczy. Okej, okay. Mam sobie dwa staki. Dalej sobie nie powiększyłem tego zasięgu, tego Wi-Fi. Muszę to w końcu zrobić. Ciągle zapominam. Okej. Okay. Porządeczku. I tutaj sobie przelecimy tędy. I tu puścimy ten. Dobra. W porządku. I tu będzie sobie... Bo pod spodem jest prąd. Więc tu można by ją... ...caknąć. Dobra, tu jest, tak? Tak. Tu pójdziemy tu. Dobra. Chyba będę musiał dorobić tego pipe'u, bo niestety nie mam na tyle. Dobra, tu mamy podłączone i teraz najgorszy motyw, najgorsza z opcji, to będzie właśnie tutaj. Dobra. To sobie damy na normal. Chodzimy nieco szybciej, bo tam w sumie i tak chyba wyjdę na... Będę musiał zakręcić gdzieś. Bo tutaj wyjdę na schody za chwilę. Więc tak czy siak nie będę mógł tego tak podłączyć, jakbym chciał centralnie iść koło kabla, koło prądu. Bo... No właśnie, bo tu zaraz będzie ten, bo to będą schody. Bo to jest w zasadzie... praktycznie obok. Ale jeszcze mogę. Jeszcze nie ma zakrętu. A, dirt tutaj?
Okej, okay, dobra, jesteśmy tutaj na ten i tu mamy zakręt. Ty, dobra, ale schodów... Ej, schodów tu nie ma? Serio? Really? Kurczę, to by było dobre. Wróćmy jeszcze do tej pompy. Dobra, czyli tędy sobie leci cały czas, jest w porządku. Jest w porządku. Czy ja pewnie musiałem wyjść gdzieś tutaj, zobaczmy. Tak, wyszedłem tutaj, okej. Okay. Aha, i tu są schody. Dobra, to pasowałoby tu zakręcić. Koło tego w zasadzie, koło kobla. I byśmy polecieli sobie tędy. Aha, i tu mamy linię z kablem. Pasowałoby puścić pod tym może... Pod tym, dokładnie. Okej. Okay. Dobra, wszystko już wiem. wróć, może dorobimy sobie po prostu tego pipa. Bo bez pipa to będzie ciężko cokolwiek ogarnąć. Ebony mi się przydadzą. To mi się na razie nie przyda. Dobra, pyt, fluid pipe, albo tu są cegły, o Jezu. O Jezu, jeszcze cegły. Całe 16 sztuk, no to okej, spoko. 32, tutaj 37, to będzie mało. 50, ten golden brakło, 50 sztuk. Gold nuggetsów. Dobra, stack prawie nuggetsów zrobimy. Nuggetsów. Skurczoka. Dobra, to zrobimy tak. To zrobimy tak. 40 sztuk. Ok. Pyc. Dobra, dwa staki z hakiem. No to myślę, że już będzie ok. Powinno wystarczyć. Dobra, i tu chciałem tą pompkę, do tej pompy podłączyć tutaj, tędy. Okej. Okay. Co, polecimy tędy, czy polecieć tutaj na wprost jeszcze? Nie, musimy polecieć tutaj na wprost, bo będę musiał lecieć tędy. Dobra, tu sobie leci ten. I tu za chwilę powinniśmy trafić na ścianę i na... O, na podłogę? Ale podłoga w ten sposób? Wait. Aha, bo tutaj mamy ten... O Jezu. O Jezu. Dobra, to musimy zawrócić tu. Okej, okay, to musimy polecić tak. Okej, okay, czyli tu jest ściana chyba. Dobra, teoretycznie nawet możemy... Tu na ten klocek. Dobra. I tu idąc... A co to jest tutaj? Aha, dobra, to jest pomieszczenie ten, dobra. Tu jest ten, podłoga z tego, w porządku. I tutaj wyjdziemy dokładnie. Czyli tak, to możemy udirtolić. Dobra. Dirt. Tutaj w zasadzie jest przejście tego, okej, tu też możemy udirtolić. Tu też możemy udirtolić, dobra. Udirtolone. Tutaj lecimy, tu mogę udirtolić. I tutaj. I tu też sobie ten kawałek mogę udirtolić. Okej. Okay. Teraz tak, tu. I w sumie czekajcie, bo tu będzie wlatywać ten, dobra. To musimy to tutaj ładnie wykończyć. Te. Dobra, to. I teraz potrzebujemy znowu ten biały konkret. Concrete. Dobra, i tym concrete. Okej. Okay.
Tego też tutaj zamienię, żeby nie było. Okej. W porządku. A, dobra, jak już wszystko, to wszystko, nie? Dobra, tutaj troszeczkę za dużo, żebym poleciał. Tak, 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 tak. No. Ładnie wykończone. Okej, to teraz tak. Tu, tu. Tu zamkniemy. No i tutaj teraz lecimy tym pipem. Mam nadzieję w ogóle, że ten pipe tam zadziała z tym urządzeniem. Gorzej jak nie. To wtedy będzie lipa straszna. No w sumie trochę ta woda będzie musiała tutaj, nie patrzeć, pokonać. Dobrze, tutaj nie ma czegoś takiego, na przykład w Minecrafcie, że nie wiem, może rura szczelić i może nas zalać, nie? Dajcie spokój wtedy. Wystarczy mi? A, bo tu już jest połączenie, dobra, wystarczy. Ale tak dwa staki w sumie. Ponad dwa staki. Dobra. To będzie tak połączone. Dobra, tu jest połączone. I tu mamy podłączone. Dobra, w porządku. Tu wody jeszcze nie ma, ale woda będzie musiała się produkować za chwil kilka. Dobra. Nie będzie można zamknąć ten kawałek. Okej, tu udiertolimy. Tu potrzebuję. To będzie ten ciemniejszy konkret, którego należy wrzuciłem do tego. Dobra, czyli teraz musimy podłączyć to tylko tam do połączenia rury z pompą, tam już przy wyjściu. Zrobię taki kolankowy łącznik i teoretycznie powinno nam tam wodę puścić też. Okej, pompka i woda na pewno poszła. Tylko teraz pytanie teraz, czy... Ta woda jednak tam dociera. I czy trzeba czasu, żeby popłynęła? Pytanie, czy ta pompa da radę, bo to jest strasznie daleko, nie? poszło. Dobrze. Dobrze jest. No i patrzcie, jak się oksygen produkuje. Nice. Dobra, czyli tu możemy zamknąć. Pompa podłączona, tlen się produkuje. I za chwilę tutaj tlen 1000, czyli w sumie 1000 mamy ten. Czyli w sumie pełen ten zajmuje mi w zasadzie 3 pełne ładowania. To spoko. Czyli za jedno załadowanie to mi tylko zejdzie do tego. Zaraz zobaczymy, jak się załaduje do pełna. Czy jak będzie schodzić, to będzie się ładować, czy po prostu bezpośrednio będzie ładować do tego. Pasowałby mi jeszcze. Aha, od razu. Takie ładowanie to ja rozumiem. Dobra, jeżeli to ubiorę. Okej, i mamy dwie pełne butle, 100%. Nie wiem, dlaczego na tych shaderach się świeci, kurde, ta łapka, nie?
A czekajcie, spróbuję sobie zobaczyć, czy na wcześniejszej wersji. Mam jeszcze, mam wersję 5.0.1 i mam wersję 2.0. 2.1, sorry. Zobaczmy, czy na tych shaderach też się ta łapka będzie świecić, czy się nie będzie świecić. Tak, też się świeci. Ciekawe, czym to jest spowodowane. Ewentualnie, czy da się to jakoś... Czy da się to jakoś wyłączyć, bo na przykład ten, widzicie, też się tak dziwnie świeci, nie? Trzeba to obadać. No, definitywnie raczej te... Trzeba będzie raczej ściągnąć te gogle. Dobra. W sumie to ja bym nawet mógł dzisiaj polecieć na Księżyc i wrócić. Tylko potrzebuję jeszcze ten launchpad. I trzeba będzie jeszcze... Trzeba będzie jeszcze tego. Jak network not found. To się zepsuło. Przecież działało. To ja rozłączyłem mi z siecią, lol. No dobra. Concrete. Tutaj dwie sztuki tego potrzebujemy. Będzie gites. Dobra. Tam wiaderka będę potrzebował jeszcze trzy. Trzy wiaderka, okej. Okay. W sumie tak, to możemy zostawić. Łódkę możemy zostawić. To i to też, to. Okej, okay, w porządku. Kurde, to ja mogę... Ej, autentyk, mogę w sumie lecieć. Możemy polecieć w sumie dzisiaj, czemu by nie, nie? Aha, i słuchajcie, właśnie, nie powiedziałem wam na samym początku najważniejsze rzeczy. Po ostatnich tam domysłach, jak to robić z tym pushboxem, to stwierdziłem, że wprowadzę coś takiego na razie, że odcinki będą w środy oraz w niedzielę. Czyli środa oraz... Mój fotel. Środa oraz niedziela. Tak będę wrzucał na razie te odcinki. Zobaczymy, jak to się będzie przyjmować. Stwierdziłem, że wtorek, czwartek i sobota przykładowo to będzie jednak troszeczkę chyba za dużo, więc zostaniemy na chwilę obecną przy środzie i sobocie. Zobaczymy, jak się to będzie wtedy ogarniać. Dobra. Czyli tak, to mamy. Tu potrzebujemy jeszcze trzy sztuki paliwa. Żeby załadować to potrzebujemy 3T. Ja jeszcze muszę je raz załadować, te buckety, bo potrzebuję oczywiście jeszcze wrócić na ziemię, nie? Dobra. Sorry, nie to. A to już by się oil skończył? Napier. Dziulam. Ja tutaj nie mam przy sobie. A, dobra, mam paliwo przy sobie. Mam paliwo. Zapomniałem, że paliwa to jeszcze dorobiłem tutaj, więc luzik. Ale w sumie paliwo chyba mogę wrzucić tutaj teraz do tego, nie? Czekajcie, spróbuję sobie wyciągnąć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie? Mogę sobie wrzucić do tego. Dobra, i potrzebujemy launchpad jeden. Mógłbym wziąć ten, ale nie chcę go burzyć. Więc zrobię sobie jeszcze jeden. Jeszcze za daleko. Jeszcze za daleko. Okej. Bo zostawię go na tym. Zostawię go na księżycu po prostu. Dobra, launchpad jest. A, w sensie pszczoły. Co tak powybucha? Czy coś tak wybucha? Okej. Okay. Wszystko mam, tlen jest. To jest... No dobra, słuchajcie, lecimy, zobaczymy. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Poszliśmy. Jaha! Yeah.
pięknie. A się wszystko trzęsie, nie? Katalog Milky Way. Solar, what? Jak to ładnie zrobione. Solar System. Ziemia. Moon. Moon, orbita. Space Station. Dash ingot, steel ingot, iron plate i dash plate. Co będzie sobie zrobić? Ale co, na orbitę? Na orbicie tego Ziemi możemy sobie coś tam ogarniać? Dobra, niech będzie Księżyc. Hold space. Kurde, jakiś inny lądownik teraz jest. What? Ale co to robią chmury? Muszę troszeczkę popuścić tego. A co to robią chmury? Ej, atmosfera na tym? Pewnie przez te, przez shadery, bo to są chmury z shaderów. Chmury na Księżycu, słuchajcie, nowość. O kurwa. Co to za kosmity? Ja przybywam w pokoju. Co tu tak? Ej, co tu? Ej, co jest? Ej, ej! Ej! Co jest? Co jest? Ej, ej, ej! Ej, co jest? Co jest? Co ja, że najlepszego zrobił? Ej, ej, czemu? Ej, czemu tak się stało? Tu była przecież grawitacja taka jakaś niska, ale ja rozumiem, okej. Okay. Ale co, co tu się stało? No jak ja mam teraz wrócić? No wyrąbało mnie w satelitę, no ale... Ale dlaczego? Ty no patrzcie. Ale dlaczego tak się dzieje? Czy ktoś mi może powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Zrobimy sobie zdjęcie do miniaturki na tle ziemi. Ale coś tu jest ewidentnie nie tak. Patrzcie, ja już jestem 800 metrów nad... 800 klocków nad tym. Ale dlaczego tak się stało? Tlen mi spada, widać, że dzisiaj z tlenu korzystam. Ho! A czekajcie, a jeśli bym sobie włączył... Dobra, pod gamę modę teraz, widzicie, lecę w dół. Spróbuję wylądować na dole. Ale dlaczego tak, kurczę? Ej, chyba... Nie, ale no nie, nie, nie mam żadnego efektu. Kurde. Bo jeszcze myślałem, że być może zostałem postrzelony przez tą strzałę jakiegoś tam tego kosmity księżycowego i może zadało mi jakiś efekt, nie? Ale... Ale w sumie nie. Chyba, że coś się zmieniło i muszę mieć... No nie, no przecież grawitacja na Księżycu jest taka, że w zasadzie owszem, no skaczemy, ludzie skaczą tam wyżej i tak dalej, nie? Ale nie wypierdziela nas tak w kosmos. Zaraz zobaczymy. Spróbuję jeszcze raz wylądować. Znaczy wylądować.
Spróbuję wejść do tego czegoś może tutaj, nie? Zobaczymy, co się stanie. Czy, bo to jest jakaś kopuła, szklana kopuła, więc może to będzie jakieś takie, żeby mi to tam, wiecie, jakoś bezpiecznie ten, że nie wylecę satelitę, nie? W kosmos. Ale dlaczego tutaj? Znaczy, no te chmury trzeba będzie ewidentnie wyłączyć. Znaczy z shaderów, albo przestać z shaderów korzystać. Bo wiecie, tu jest słońce. Poczekajcie, ja spróbuję na chwilę shadery wyłączyć. Okej, teraz Księżyca nie widzimy, to jest w ogóle ciemnica taka. Ale ja się zbliżam, nie? Gwiazdy są. Ziemia jest. Okej, widać tego. No to mówię, tam chmury zawsze jakoś tam można przeżyć, czy coś, nie? No niestety, błąd shaderów, że to nie są dostosowane do tego. Ale dlaczego tak tu się stało? Wiecie, tutaj są jakieś takie dymki, takie obłoczki. Tak, gdzie jest w ogóle moja rakieta? Czy tu gdzieś ją wylądowałem, nie? Przecież... Ej. Nie mówcie, że ona też odleciała. Nie, dobra, jest. Okej, rakieta... O, widzicie? I znowu. No nie mogę, no! Ale dlaczego tak się dzieje? O, widzicie od razu. Nie mam żadnego efektu. Wyłączyłem sobie tego i tu nie mam żadnego efektu. Albo albo słuchajcie, albo coś jest skopane w modzie z grawitacją. To musi być coś skopane w modzie z grawitacją. Nie ma innej opcji. To musi być coś spieprzone z grawitacją. Trzeba będzie, muszę zobaczyć w config. O. Secret Bennett? Ciekawe, co to jest. Kurwa. Nie mogę nawet tego jakoś tam, wiecie, wziąć, bo tak. O. Czekaj, jeszcze muszę wyciągnąć ten. Dobra. Mi się wydaje, że tutaj coś musi być, słuchajcie, skopane z grawitacją. Dobra, to sobie niech poznika. Nie. Aj, Puerto Rico. Ej, masakra, jak ja mam teraz ten? O, goddammit. Chyba zrobimy to inaczej. Zniszczymy. To wyrzucimy. To paliwo wezmę. Ale teptę się do domu za pomocą mapy. O. To nic. Wykorzystamy, zrobimy to tak. Sportolujemy się do tego, do Netheru. Tutaj ewidentnie... Dobra, wróciłem. Musiałem się tak uratować. Słuchajcie, tutaj ewidentnie... Aha, rakietę straciłem. Dobra, rakietę będzie musiał sobie przerzucić. Jest ewidentnie coś nie tak z grawitacją na Księżycu.
Trzeba będzie zobaczyć w config, czyli można ustawić grawitację. Czy nie? Czy może aktualizacja? Także słuchajcie, ja to spróbuję jeszcze. Dzisiaj teraz jest piątek, kiedy ja to nagrywam. Jest po południu, późne popołudnie, więc pewnie w niedzielę, kiedy wy to oglądacie, już to ogarnęliśmy i pewnie już w tej aktualizacji, którą dzisiaj wam wrzucam właśnie w niedzielę, już jest to poprawione, także myślę, że możecie sami sprawdzić lot na Księżyc. Dobra, słuchajcie, to cóż, ja na chwilę obecną tutaj sobie będę kończył. Widzimy się w środę, tak jak mówiłem, w kolejnym odcinku, także na chwilę obecną zostajemy przy środa i niedziela. Zobaczymy, jak to będzie się wszystko kręcić. No i myślę, że będzie ok. Jeżeli chodzi też, bo pojawiło się pytanie o serię z Genghisem. No cóż. Znowu się muszę tłumaczyć. Bo od miesiąca nie ma odcinka, ale wiecie, no niestety to jest taki zapał właśnie chyba u Genghisa, że... No. Chyba lepiej było nie zaczynać, niż zaczynać. Więc tak naprawdę nie wiem, czy będą kolejne odcinki. Niestety to chyba był nie do końca wypał, żeby zaczynać serię, kiedy no... Chyba wychodzi na to, że Genghis nie jest do końca pewny, czy chce się bawić w te YouTube, chce to robić, czy też nie chce tego robić. Więc no niestety. Będę informował, jeżeli coś by się w tym temacie zmieniło oczywiście. I słyszymy się w środę w kolejnym odcinku Minecrafta, Kuźboxa. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej hej.